Co oni uprawiają? Bawią się. Duże dzieci. Masz dzieci, Geralt? Nie mam. A, prawda. Zapomniałem, że wiedźmini są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. Ciągle zastanawiam się, w jaki sposób zmieniłeś tego ofirczyka w potwora. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że to nie była zwykła klątwa. A co to? Profesjonalna ciekawość, czy zwykłe ludzkie wścibstwo? Doskonalenie zawodowe. Chcę wiedzieć na przyszłość. Na przyszłość? Łudzisz się, że uda ci się spełnić moje życzenia i wszystko skończy się dla ciebie dobrze? Zobaczymy, jak będzie. A teraz przyznaj, pomagał ci jakiś czarodziej. Dam ci podpowiedź. Nie tylko ty zajmujesz się spełnianiem życzeń. Odin zmienił ofirczyka w potwora na twój rozkaz? Nie. Sam to zrobiłem. Ale masz rację. To nie była zwykła klątwa. To było życzenie, które wypowiedziałem w gniewie. Nie sądziłem nawet, że się spełni. Mimo wszystko nie żałuję. Nigdy nie widziałem podobnej szabli. Skąd pochodzi? Z Ofiru. Dostałem ją w prezencie. Byle chłystek może powiesić sobie u pasa broń i obnosić się z nią, udając groźnego. A moja szabla ostrzega, że jeśli jej dobędę, to padnie trup. Jej widok z miejsca studzi pentaków, chętnych zmierzyć się z Olgierdem von Everetz, słynnym infamisem. Medalion podpowiada mi, że jest magiczna. Owszem, nie sądzę, żebyś kiedykolwiek wcześniej widział lepszą broń. Dobrałeś sobie interesujących ludzi do swojej kompanii. A co w nich ciekawego? Moczy mordy i hultaje, wszyscy co do jednego. A skąd ich wziąłeś? Niektórzy są ze mną od dawna. Innych zebrałem z gościńców, a jeszcze inni sami mnie znaleźli. Przynajmniej mam się z kim napić i zabawić. No i odkąd z nimi podróżuję, moi starzy wrogowie siedzą cicho. Skąd właściwie znałeś tego ofirczyka, którego zamieniłeś w potwora? Ależ jesteś ciekawski. Przecież lubisz gadać o sobie. No, nie da się ukryć. Ofirczyk był królewiczem, który podróżował po świecie inkognito, by poznawać obce zwyczaje. Była też pewna dziewczyna, ktoś ważny dla niego i dla mnie. Wówczas nie mogłem się równać z zamorskim arystokratą. Więc rodzice obiecali jej rękę ofirczykowi, mimo że to mnie kochała. Żebyś ty widział, jak on ją czarował. Gdy pytała go, dlaczego podróżuje w przebraniu zwykłego kupca, odpowiadał, że jest jak żaba z bajki. Wystarczy jeden pocałunek, żeby stał się dla niej księciem. Chciał być żabą, to został żabą. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy, jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Pismo Witolda. Bez wątpienia. Dobrze się spisałeś. To wszystko, czy masz coś jeszcze? W następnej kolejności zamierzam zająć się domem Borsodich. W takim razie baw się dobrze.